w sumie 200 tysięcy złotych na taki niby dorobny sprzęt, chociaż z jednym wyjątkiem. Gmina Serock dostała dotację na samochód, oczywiście część tylko dotacji, dlatego że my przyznajemy 100 tysięcy złotych, a samochody kosztują dużo, dużo więcej, 800-900 tysięcy w sumie, więc my się dokładamy do tego, no ale to zawsze, zawsze warto wspierać tego typu inicjatywy. Natomiast pozostały sprzęt w gminach Nowy Dwór, Zakroczym, Dąbrówka, to już jest tak zwany drobniejszy sprzęt strażacki, hydrauliczny, ale także osobisty, taki ochronny dla strażaków, którzy w boju występują właśnie w tym stroju i z tym wyposażeniem. To bardzo potrzebny sprzęt, dlatego że on właśnie najczęściej się niszczy podczas akcji ratowniczych i dlatego zdecydowaliśmy, żeby wspierać właśnie w tej chwili załogi ochotniczych straży pożarnych w tym zakresie. Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego. Lubimy takie chwile, lubimy przyjeżdżać do Urzędu Marszałkowskiego, podpisywać umowy na dofinansowania i to zarówno te na kilkadziesiąt milionów na projekty duże, infrastrukturalne, unijne, ale również takie mniejsze, społeczne projekty, jak dla te 21 tysięcy dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Ratownictwa Wody na sprzęt do ich ciężkiej, niebezpiecznej pracy. Mamy w Nowym Dworze chyba unikalne położenie w Polsce. Na 28 km kwadratowych trzy rzeki, dwie największe, Wisła na Aref i jeszcze do tego w Kra. Także ci strażacy mają dużo, pełne ręce roboty i warto przy ich doskonałym przygotowaniu wyposażyć ich też w dobry sprzęt. Dzięki tym pieniądzom myślę, że będzie im się lepiej pracowało, a bezpieczeństwo ludzi korzystających z wody będzie jeszcze większe. Artur Dziedzierski, burmistrz Zakroczymia. Sprzęt specjalistyczny do ratowania życia ludzkiego dla jednej jednostki, no i drugi sprzęt oczywiście też do ratowania życia ludzkiego, ale aparaty powietrzne. I no jest bardzo potrzebne, jedna z jednostek jest w KSRG i mieści się na bardzo blisko dwóch tras. Jednej trasy S7, drugiej trasy 62 jest bardzo mocno eksploatowana, zadysponowywana do wielu wypadków. Także naprawdę bardzo się cieszę, że na koniec roku taka miła niespodzianka, że załapaliśmy się jeszcze na te dotacje i miło nam tutaj do Urzędu Marszałkowskiego przyjeżdżać i podpisywać takie umowy. Borkowski Artur, burmistrz miasta i gminy Serock. Nawóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. No, obecny jest stary, wymaga wymiany. Cieszymy się, że uzyskaliśmy dofinansowanie. Nowy 840 tysięcy. Myślę, że znacząca kwota, która wspomoże budżet i jeszcze w tym roku wyposażymy swoją straż w kolejny nowoczesny wóz. Podnosi to na pewno sprawność bojową, zwiększa tym samym bezpieczeństwo. Cóż więcej dodać?